Rusza karuzela nazwisk kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów w miastach województwa śląskiego. Termin wyborów jest już znany, kampania lada dzień oficjalnie wystartuje. W tegorocznych wyborach o głosy mieszkańców będą ubiegać się m.in. rzeczniczki prasowe. O tym, kto i gdzie ogłosił już swój start, Paweł Jędrusik. Alina Kucharzewska przez lata była rzeczniczką Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teraz zamierza wystartować w wyborach na burmistrza Czerwionki-Leszczyn. Wie już, co chciałaby w swoim mieście zmienić. Chociażby budownictwo mieszkaniowe. Ostatnie budynki komunalne w tej gminie wybudowano w 2011 roku. 12 mieszkań komunalnych, rok później dwa kolejne. I to są dane oficjalne Głównego Urzędu Statystycznego, więc to budownictwo mieszkalne jest dla mnie priorytetem. Bezpieczeństwo w obecnej sytuacji geopolitycznej mieszkańców, szeroko rozumiane, jest również dla mnie bardzo ważne. No i partycypacja społeczeństwa, czyli ta aktywność mieszkańców w funkcjonowaniu gminy. Z kolei wójtem w Chełmie Śląskim chce zostać inna rzeczniczka prasowa. Ewa Grudniok od 12 lat odpowiada za komunikowanie się z mediami Urzędu Miasta Tychy. Przede wszystkim chciałabym wykorzystać moje doświadczenie samorządowe zdobyte w tyskim samorządzie, w pracy na rzecz mieszkańców gminy, w której mieszkam, w której się urodziłam, bo wierzę, że gmina może się dalej rozwijać, zmieniać. Zmian w Mysłowicach chciałaby radna Sejmiku Województwa Śląskiego Dorota Konieczny-Simela, która wprawdzie jeszcze nie ogłosiła, że wystartuje w wyborach, ale rozważa taką możliwość, bo uważa, że w mieście może być lepiej. Prezydent, który wręcz epatował, emanował i wszędzie podkreślał swoją bliską zażyłość z prominentnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo ściągając do Mysłowic wielkie środki, po prostu tych środków nie był w stanie wykorzystać, bo nie było na to dobrych projektów, dobrych programów. Kilkoro kandydatów zadeklarowało już swój start w Zabrzu. Kolejnymi są radny Sebastian Dziębowski i wiceprezydent Borys Borówka z PiS. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to będzie spotkanie z każdym ugrupowaniem w Zabrzu, tak żeby realizować nie tylko nasz program ZIS-u, Zabrzeńskiej Inicjatywy Społecznej, ale również realizować program wszystkich ugrupowań. Myślę, że mam do tego dobre predyspozycje, tym bardziej, że dzisiaj będąc radnym jestem w stanie porozmawiać z każdym. W Tarnowskich Górach o burmistrzowski fotel chce powalczyć Zofia Lesiewicz, która będzie miała poparcie Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim chciałabym, żeby urząd był bardziej otwarty na mieszkańca, żeby konsultacje miały troszeczkę inny wymiar niż mają do tej pory, czyli żeby Urząd Miasta słuchał mieszkańców i próbował spełniać te oczekiwania, które wychodzą od Tarnogórzan. To dopiero początek i z każdym tygodniem można się spodziewać kolejnych deklaracji kandydowania w wyborach. Niektórzy czekali na taką okazję 5,5 roku.